Franek, czy ty lubisz dekorować pierniki? Tak. Głupie pytanie, wszyscy lubią. A wiesz skąd pochodzi, od czego pochodzi słowo piernik? Nie wiem. Od staropolskiego słowa pierny, czyli pieprzny, bardzo dobrze doprawiony. A. No wiesz, to było trudne, prawda? No. A jak myślisz, z jakiej mąki się robiło w Polsce pierniki? Z pszennej, z żytniej, z ryżowej? Z żytniej. Tak, Franek ma rację. Otóż żyto kiedyś, w dawnych czasach, było podstawowym naszym zbożem. Pszenica w zasadzie była nieuprawiana tutaj, była absolutnym rarytasem, więc pierniki robiono w ten sposób, że nastawiano ciasto żytnie z dodatkiem miodu i przypraw piernikowych, które fermentowało bardzo długo i potem z tego ciasta wypiekano pierniki. Jak łatwo się zorientować, w tym przepisie nie ma tłuszczu, nie ma dodatku masła, nie ma dodatku smalcu, nie ma dodatku oleju. Tak, pierniki w swoim takim pierwowzorze staropolskim były wypiekane bez dodatku tłuszczu, dlatego można powiedzieć, że to jest zdrowa słodycz. No to teraz, Franek, zobaczmy, bo w sklepach mamy mało czy dużo pierników? Dużo. Dużo? Ale no. No to co, omówimy jakieś, nie? Tak. Dobrze. Więc muszę powiedzieć, że czy w dyskontach, czy w supermarketach mamy w tej chwili wysyp pierników. Zresztą przez cały rok można je kupić. Ale niestety pod wieloma względami one nie odpowiadają temu pierwowzorowi, temu ideałowi. Dlaczego? Dlatego, że w większości mamy w składzie po pierwsze mąkę pszenną, a nie żytnią. W zasadzie pierniki z mąki żytniej trudno znaleźć, trudno kupić. Ale są takie firmy, o na przykład ta firma, która dodaje do mąki pszennej również mąkę żytnią. I to się w sumie chwali, bo to jest nawiązanie do tradycji. Pamiętajmy też, że mąka żytnia jest zdrowsza niż mąka pszenna. Co jeszcze znajdziemy w tych takich przemysłowych piernikach? No to spójrzmy tutaj na ten oto skład. Syrop glukozowo-fruktozowy zamiast miodu. Dalej, cukier, no powinien być miód, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, skrobia modyfikowana, no do piernika staropolskiego, niestety nie ma to nic wspólnego z tym piernikiem, konserwanty sorbinian potasu, aromaty, no bo jak nie ma miodu, który pachnie i doda się mało tych przypraw korzennych, no to trzeba to wzmocnić aromatem, żeby jakkolwiek smakowało. Co jeszcze? Tłuszcz mleczny, emulgatory, znowu syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spulchniające. No właśnie, w wielu piernikach tych przemysłowych mamy substancje spulchniające. Kiedyś, jeśli nastawiło się to ciasto żytnie, to bakterie kwasu mlekowego podczas fermentacji po prostu to ciasto spulchniały naturalnie. A teraz trzeba dodać bardzo dużo spulchniaczy. Jakie to są spulchniacze? No, mogą być to nawet zwykła soda oczyszczona, czy proszek do pieczenia, ale mogą być też te gorsze. Difosforany na przykład, czy trifosforany, czy w ogóle fosforany. No i mamy również w tych przemysłowych piernikach takie kwiatki jak na przykład polirycynooleinian poliglicerolu. Można sobie język złamać i to w dodatku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. No i znowu substancje spulchniające, węglany amonu, węglany sodu i barwnik. To jest bardzo ważne, że do pierników zamiast dużej ilości przypraw, bo kiedyś, słuchajcie, pierniki były sprzedawane w aptekach. Dlaczego? Pierniki te prawdziwe powinny mieć w sobie bardzo dużo przypraw korzennych, czyli takich, które pobudzają trawienie, które łagodzą wzdęcia, które pobudzają po prostu naszą pracę, pracę naszych jelit, które działają odtruwająco. Dlatego właśnie pierniki często były sprzedawane w aptekach. W tym na przykład pierniku, to jest takie ciasto piernikowe, mamy, słuchajcie, kilkadziesiąt najróżniejszych składników. To znaczy, że kilkadziesiąt tych najróżniejszych składników wymieszanych ze sobą trafia do naszego żołądka. Są tutaj tłuszcze palmowe, jest syrop glukozowo-fruktozowy, jest barwnik karmel amoniakalny, czyli ten sam, który znajdziemy w napojach gazowanych tych czarnych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli piernik ma mało przypraw korzennych, tak? Ma mało cynamonu, goździków, ziela angielskiego zmielonego, kardamonu, cynamonu, to wtedy trzeba dodać barwnik
i sztuczny aromat, bo to jest dużo tańsze, żeby po prostu nadać tę piernikową jakość temu produktowi, który jest bardzo mocno przetworzony. Jeszcze parę anegdot o pierniku. Otóż pierniki to są takie wytwory ludzkie, oczywiście te prawdziwe, domowe, z dodatkiem miodu i z dodatkiem przypraw korzennych, które działają, zarówno miód, jak i przyprawy korzenne, działają w sposób konserwujący, są naturalnymi konserwantami, że możemy przechowywać takie pierniki przez cały rok. I ja mam tutaj nasze własne pierniki, da-da, zeszłoroczne. Proszę bardzo, to właśnie Franek w zeszłym roku robił. Nie, zapomnieliśmy o nich, nie dojedliśmy ich do końca, ale to, co zrobię, to pokruszę bardzo drobno te pierniki, bo może je zmielę po prostu w maszynce do mielenia mięsa, dodam trochę masła i będzie świetny spód do sernika. Pamiętajcie, pierniki nigdy, przenigdy nie tracą daty przydatności do spożycia. Możemy je zjeść w zasadzie przez cały rok, po prostu mocząc w herbacie. No i w Toruniu było tak dawnymi czasy, że pierniki, ciasto na pierniki nastawiało się 25 listopada, czyli były to tak zwane katarzynki, tak, to moje imieniny. I wtedy zaczynał się okres wypieku pierników, a te najlepsze właśnie fermentowały prawie miesiąc i wypiekano je dopiero przed świętami Bożego Narodzenia. Ba! Ciasto piernikowe, i to jest najlepszy dowód, w Toruniu piernikarze, bo był taki specjalny zawód piernikarzy, kiedy takiemu piernikarzowi rodziła się córka, to wtedy on nastawiał specjalne ciasto piernikowe i w momencie, kiedy ona wychodziła za mąż dopiero, czyli to ciasto fermentowało co najmniej 17, 18, 20 lat, wyciągał to ciasto z dzieży i robił wtedy ojciec piernikarz dla swojej córki piernikówny, chyba tak trzeba powiedzieć, pierniki weselne, pierniki ślubne. A my też możemy zrobić pierniki w domu, to jest bardzo proste. W internecie macie mnóstwo przepisów. Możemy zmieszać mąkę żytnią z mąką pszenną. Oczywiście miód i do tego przyprawy. Jakie? No mam tutaj oczywiście, są takie przyprawy do piernika, przyprawy korzenne. No ale słuchajcie, jeśli patrzę na te przyprawy i na pierwszym miejscu widzę w składzie mąkę pszenną, to musimy mieć świadomość, że kupujemy przede wszystkim mąkę pszenną i wypełniacze. Jeśli tu widzę z kolei, że jest cukier na pierwszym miejscu, no to kupujemy głównie cukier. Chodzi o to, żeby wybrać przyprawy, które są rzeczywiście autentyczne. I to jest z Organic Pharma Zdrowia. Słuchajcie, skład jest tak. Cynamon, skórka pomarańczy, imbir, anysz, goździki, ziele angielskie, gałka, kardamon, płatki nagietka, wanilia. Dziękuję bardzo i ja to kupuję. Za to nie kupuję tak zwanych półproduktów, dlatego że tutaj jest mąka pszenna, rozbełtana z cukrem, do tego są najróżniejsze spulchniacze. Zresztą prześledźmy ten skład, właśnie węglany sodu i difosforany wspomniane, które odwapniają nam kości, czyli powodują, że wapń nam się niedobrze przyswaja. I dalej, tu jest dalej fajnie, olej słonecznikowy w proszku. Jak wygląda olej słonecznikowy w proszku? Jest to bardzo ciekawe. I uwaga, to jeszcze jest nic, bo tu mamy hit. Mamy, uwaga, uwaga, werble, miód w proszku. Także w sumie jest to piernik w proszku, z miodu w proszku, cukru w proszku i innego w proszku. Także jeśli chcemy sobie zdrowie zapsuć po troszku, to jedzmy właśnie wszystko w proszku. Tu jest nie lepiej, to też są pierniczki. Skład jest mniej więcej podobny. Gdzie ten skład jest? O, tutaj zawsze on jest ukryty na końcu. O, właśnie, to jest ekstrakt kawy zbożowej, albo karmel amoniakalny, albo ekstrakt kawy zbożowej, bo nie ma za dużo tych przypraw, prawda, które by nam pachniały, więc trzeba dobarwić ciasto, żeby było ciemne, takie piernikowe. I dalej co? Substancje spulchniające, difosforany, węglany sodu, cukier karmelizowany, jest mój ulubiony, miód w proszku i aromaty. Jeśli samo słowo aromat, to znaczy, że to jest po prostu aromat sztuczny. No jak tam, Franuś, skończyłeś? Tak. A dasz mi trochę? Może ja bym też porobiła? Bo wiesz co, my jeszcze upieczemy nasze pierniki na choinkę. Och, tutaj się już zakleiło to. A trzeba by, wiesz co, włożyć do ciepłej wody i będziemy robić dalej. Dobrze. No, także my sobie tutaj popierniczymy i do widzenia się z Państwem. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i gotowych pierników nie kupujcie.